Zorganizowana w sobotni wieczór 13 maja Noc Muzeów w Centrum Kultury w Łomiankach była wyjątkowa, ponieważ poświęcona została twórczości rzeźbiarza, nauczyciela akademickiego, profesora sztuk plastycznych, wieloletniego mieszkańca Łomianek, profesora Stanisława Kulona. Po otwarciu wydarzenia pod nazwą Noc Muzeów, Noc z twórczością Stanisława Kulona przez dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach Janusza Zawadzkiego i zastępcy burmistrza Łomianek Anny Chomy oraz złożeniu przez nich podziękowań córce profesora Agnieszce Kulon i współorganizatorce przedsięwzięcia Elizie Chodorowskiej z Fundacji Promocji i Rekreacji KIM, licznie zgromadzeni uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wykonanymi przez Stanisława Kulona rzeźbami oraz cyklem barwionych płaskorzeźb pod nazwą Droga Krzyżowa 1939-1947. Sylwetkę profesora Stanisława Kulona i jego twórczość, w tym i zaprezentowane w sali widowiskowej rzeźby, scharakteryzował wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dr Marek Kowalski, który następnie wraz z dr habilitowaną Anną Plewką cofnęli się pamięcią, by podczas wspólnej rozmowy wspominać postać wybitnego polskiego rzeźbiarza. Zwieńczeniem ich rozmowy była emisja etiudy filmowej pod tytułem St. Kulon w reżyserii Ernesta Lorka, która zaintrygowała i zaciekawiła zebranych w sali przyjaciół, znajomych, współpracowników i uczniów Stanisława Kulona oraz wszystkich, którzy postanowili spędzić Noc Muzeów w Centrum Kultury w Łomiankach. Przez cały wieczór i pierwsze godziny sobotniej nocy odwiedzający centrum mieli możliwość zwiedzenia wystawy fotograficznej ukazującej profesora przy tworzeniu swych dzieł, część stworzonych rysunków czy inne ważniejsze realizacje. W celu przybliżenia historii życia profesora wystawie towarzyszyło odczytywanie fragmentów wspomnień rzeźbiarza pochodzących z książki pod tytułem Z ziemi polskiej do Polski. Ci, którzy chcieli poczuć twórczość artysty, wzięli udział w warsztatach wrażliwego widzenia, inspirowanych twórczością profesora Stanisława Kulona, prowadzone przez dr Katarzynę Szarek. Nie zabrakło przygotowanego na tę okazję kącika czytelniczego z archiwalnymi albumami, wywiadami oraz innymi materiałami przedstawiającymi łomiankowskiego artystę, którym był Stanisław Kulon. Celami tegorocznej edycji Nocy Muzeów w Centrum Kultury w Łomiankach było upamiętnienie wieloletniego mieszkańca Łomianek i wybitnego rzeźbiarza Stanisława Kulona oraz umożliwienie mieszkańcom gminy Łomianki oraz wszystkim miłośnikom sztuk wizualnych zapoznanie się z twórczością profesora Stanisława Kulona. Organizatorami Nocy Muzeów Noc z twórczością Stanisława Kulona byli Centrum Kultury w Łomiankach, Fundacja Promocji i Rekreacji KIM z Łomianek oraz burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak. Patronat nad wydarzeniem sprawowała Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom za przekazanie niezbędnych materiałów i pomoc w przygotowaniu tegorocznej edycji Nocy Muzeów w Centrum Kultury w Łomiankach.